Proszę Państwa, kontynuujemy. Ja na momencie wchodzenia się do porządku obrad. Uchwała nr 9 dotyczy rozpatrzenia skargi na działanie kierownika gminy jednostki organizacyjnej. W tym punkcie zabierze głos pan Władysław Tyrański, prezes Stowarzyszenia Dom w Rybnej. Nie zapowiadałem tego wcześniej, ponieważ pana Władysława Tyrańskiego nie było na sali. Ja nie byłem pewny, czy się pojawi, czy nie, ale już jest. Więc w tym punkcie zabierze głos. A jesteśmy w tym momencie przy projekcie uchwały numer 3 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Bardzo proszę, przekazuję mikrofon panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, ta uchwała była naprawdę nowelizacja poprzednio obowiązującej uchwały w pewnym zakresie, mianowicie w zakresie wykreślenia pewnej wprowadzonej w 2013 roku ulgi zwolnienia, które de facto było tylko w przypadku, jeżeli nieruchomość, jeżeli deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości występowało więcej niż troje dzieci, czy więcej niż troje mieszkańców z 2018 roku życia. Stosowaliśmy taką, postanowiliśmy to uchwalić taką ulgę. Mając pewną świadomość, że jest to podmiotowe zwolnienie. No i to jest zwolnienie nam się w 2 latach doczepiono. Co więcej, tutaj akurat znowelizowana w lutym tego roku ustawa kwestie potencjalnych zwolnień ulg wyjaśnia, odsyłając do de facto do ustawy o pomocy społecznej, do kryterium dochodowego. Zwalniając opłaty 6-złotowej trzeba przeprowadzić dochodzenie w sprawie przekraczania lub nieprzekraczania dochodu na członka rodziny, czyli spowiadać osoby zamieszkujące nieruchomość z ich sytuacji materialnej, ze znak podatkowych, z PIT-u i tak dalej. Tak? W związku z tym, żebyśmy mieli to ustalone na zupełnie innym poziomie, to znaczy że statystycznie, jeżeli jest rodzina wielodzietna, no to jest trochę trudniej, ma większe koszty. Statystycznie wcale nie tak dużą grupę ludzi po prostu potraktować w ten sposób, że opłata była ograniczona za dwójkę pierwszych dzieci, a za każde następne dzieci. To niewielka pomoc, ale ponieważ w ramach przeglądu uchwał, który ostatnio jest modny, została złożona do Sądu Administracyjnego skarga o stwierdzenie nieważności uchwały w tym zakresie, a mówimy, przygotowujemy się do nowego okresu, więc no, uprzedzając trochę tę ewentualną interwencję, dokonaliśmy aktualizacji poprzednio obowiązującej uchwały. Proszę Państwa, ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Nowak. Właśnie w sprawie tej ulgi, ponieważ musimy ją zlikwidować, to chciałem złożyć wniosek o wykreślenie tutaj w paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym, z punktu A słowa i więcej i dodanie kolejnego punktu w brzmieniu, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 9 osób i więcej, 5 zł od osoby. Myślę, że jeżeli używam tą ulgę, to takie rodziny wielodzietne nawet tą złotówkę na osobę kolejną odczują. A nas to nic tak naprawdę nie kosztuje, ponieważ jak wiemy, mamy troszkę nadwyżki opłat śmieciowych, więc myślę, że wprowadzenie czegoś takiego byłoby po prostu dobrze widziane. Nie jesteśmy jak gdyby zmuszeni przez nasze finanse do jakichś gwałtownych wzrostów kosztów obsługi odbierania śmieci. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz poproszę o precyzowanie tej zmiany. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, podpunkt H wykreślamy zwrot tutaj i więcej. Dodajemy podpunkt I, który brzmi, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 9 osób i więcej, myślnik 5 zł od osoby.
tego zapisu, powiem tylko tyle, że tak na żywo i na gorąco, że patrzymy na ustawę, to ta pomoc niekoniecznie będzie kierowana do rodzin, które zamieszkują niepochodzi rodziny, dlatego że obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właściciela niepochodzi. Znaczy jedna niepochodzi, jedna deklaracja. Hipotetycznie mamy trzy rodziny. No mamy na przykład rodziców, którzy na piętrze mieszkają z ich dzieci w samodzielnie. Takich tych osób na niepochodzi jest dużo, ale tworzą odrębne gospodarstwa domowe. Nie składają się na jakby potencjalnie, nie pokrywają się z tym, o co nam chodziło w tamtej ulicy. To tylko jakby ta kwestia. Ponieważ to nie będzie duża grupa, mówię, nie będę bronił tego stanowiska jakoś bardzo mocno, natomiast mówię, no to i tak nieco zniekształci ciąg potencji, aczkolwiek on być może obejmie jakąś grupę osób, do której skierowana była tamta. To zresztą nie była duża grupa, bo ona dotyczyła po 40 deklaracji. Tych objętych ulgą, z tego co pamiętam, mieliśmy kilka osób zwolnionych i potencjalnych, których dzieci, tak? Tutaj już pozostałem po Państwa rozstrzygnięciu. Myślę, że nie będzie problemu większy, zwłaszcza w kasach, rzeczywiście. Dziękuję. Proszę Państwa, przewodniczący, zgodnie z wnioskiem radnego Nowaka, paragraf 1, punkt H, podpunkt H. Jeżeli nieruchomość zamieszkuje 8 osób i więcej, wykreślamy, przejdą tylko do osoby. Dopisujemy punkt numer. I jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 osób i więcej, 5 złotych od osoby. Kto z Państwa jest za taką zmianą, proszę o podniesienie do góry. Pan Przewodnicząca liczy głosy. Tak, liczę 12. 12 głosów jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Proszę Państwa, ja bardzo proszę. Za dużo. Ja bardzo proszę wyraźnie, wysoko trzymać rękę, żeby nam to ułatwiło liczenie. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za zmianą, proszę o podniesienie ręki do góry. Jedenaście głosów jest za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? 3 osoby. Czyli wpisujemy punkty zgodnie ze sugestią i wnioskiem prawnego Nowaka. Wykreślamy w punkcie H i więcej. Dopisujemy punkty. Jeżeli nieruchomość zamieszkuje 9 osób i więcej, stawka 5 zł od osoby. Kto z Państwa, może jeszcze opinia, przepraszam, Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Była pozytywna. Ale w formie, w jakiej w tej formie, która bez zmiany. Co wtedy? Proszę Państwa, z tą zmianą, którą przegłosowaliśmy przed momentem, kto jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Ze zmianą. Tak. 11 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały, 14 osób bierze udział w obradach sesji i w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały numer 4 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Proszę Pana Burka. Proszę Państwa, wprowadzony nowy projekt deklaracji, tak jak powiedziałem, to są moje doświadczenia. Także w kontekście zmian poprzedniej uchwały i w kontekście nie trafionej do końca naszym zdaniem, ale tych zarzutów dotyczących niezgodności z przepisami prawa w obradach
tej deklaracji, dokonuje pewnej korekty aktualizacyjnej, to znaczy ten zarzut dotyczył prowadzenia rubryki, w której wymieniano osoby do 18 roku życia, więc ta rubryka w kontekście jakby nieistnienia tego zwolnienia i tak była zbędna i nieaktualna. Natomiast zarzut w drugiej części tutaj nie ustępujemy skardze, mianowicie podawania danych kontaktowych. Skardę do sądu na naszą uchwałę znalazło się zarzut, że proponujemy podać się kontakt telefoniczny i mailowy, co nie jest zgodne z przepisami prawa. No tutaj się nie zgadzamy, bo ta będzie znowelizowana znowu w lutym tego roku ustawa wprost wymienia, że takie dane można wprowadzić, więc skarżący się troszeczkę spóźnił. W związku z tym druk ten ma charakter aktualizacyjny. Muszę powiedzieć, że ten przygotowany 2 lata temu do miany nam się też sprawił, jeżeli chodzi o kompletność potrzebnych informacji, ale mówię w kontekście aktualizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości porządku, jak i uchwały w sprawie, czyli do podjętej sprawie stawek, taka aktualizacja jest konieczna. Proszę, otwieram dyskusję. Aspektem uważnie zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa i Środowiska. Bardzo proszę o opinię komisji. Nie pozytywna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 14 osób jest za, kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Proszę Panie Wójcie. Proszę Państwa, propozycja ta dotyczy terenu przygotowanego. Jest wprost związana z przygotowaną wcześniej na dzisiejszy koncepcją, na dzisiaj przygotowywanym, będącym już w stanie zaawansowania projektem rozbudowy i modernizacji oczyszczalnych przygotowanych nieruchomości. Chodzi o działkę pomiędzy istniejącą oczyszczalnią a potokiem wód na około 10 arów. Jakby projekt zakłada konieczność poszerzenia w pewnym zakresie terenu zajętego pod oczyszczalnię. Mamy uzgodnione właśnie nieruchomości i jakby ten 10-arowa nieruchomość, którą byśmy nabyli, zamyka temat, że mamy potencjał terenowy niezbędny pod realizację w przyszłości tej inwestycji. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Bardzo proszę, kto chce z Państwa radnych zabrać głos w tej sprawie? Radny Paszka. Ja mam tylko pytanie. Rozumiem, że to nie jest ten teren, część tego, co kiedyś tam wniosła, to jest drugiej strony. Proszę bardzo, jeszcze. Proszę bardzo, radny Środek. Mam tu przed sobą pomiary, które zostały wykonane na rzece Rudno przy oczyszczaniu przeglini w miesiącach 9-2014, 10-2014, 11-2014. I z tego co tu widzę, to w jednym miesiącu wszystkie normy były przekroczone, a w dwóch pozostałych prawie wszystkie normy były przekroczone. I czy nie uważamy, że rozbudowanie tej oczyszczalni w tym miejscu, no to już w ogóle ta rzeka chyba umrze całkowicie. Nie będę się w tym sensie stosunkował do tej uwagi. Znaczy rozbudowa i modernizacja ma służyć temu, żeby oczyszczalnia nie przekraczała. Znaczy jakby nie było problemu z przekraczaniem norm, to byśmy nie rozmawiali o inwestycjach. Więc jak ja inaczej nie rozumiem tę ideę. Z drugiej strony projekt został zlecony. Była to decyzja podjęta znowu nie przez kogoś, tylko przez uprawnione do tego organy. Podpisana jest umowa i jakby zaciągnięte jest zobowiązanie. Więc my jakby realizujemy tylko walne kroki tego zaciągniętego zobowiązania. Tyle mam jakby w tym momencie na ten temat to dodane. Tak.
Kolejna. Proszę, radny Świadek. Chciałem tylko zauważyć, że zwiększenie oczyszczalni to jest też wpuszczenie większej ilości wody, która wypływa z oczyszczalni do tej rzeki. A woda wypływająca z oczyszczalni, tak jak już kiedyś mówiłem, to nie jest tak w 100% czysta woda, którą można pić i która nie szkodzi środowisku, więc no nie wiem, to Państwo podejmiecie decyzję. Myślę, że to jest... Decydujecie teraz o przyszłości gminy, przyszłości środowiska gminy i pewnie finansów też gminy, więc będę wnioskował o gminie w tej sprawie. Proszę bardzo, radny. Proszę Państwa, w takiej sytuacji powinniśmy się zastanowić, czy nie zmienić lokalizacji tej oczyszczalni. Znaczy, ktoś źle zlokalizował to oczyszczalnię lat temu, parę. I dzisiaj rzeczywiście przy rozbudowie mogą być problemy z odbiorem tej oczyszczonej wody. No mogą być takie problemy, nie? Co robimy? Zmieniamy miejsce, które nie mamy, co mamy, nie mamy dużego wyboru. Albo to bierzemy umowę czyśniami i rozbudowujemy, albo zmieniamy miejsce i bierzemy i wchodzimy na oczyszczalnię za 15-20 minut. Nie mamy innego wyjścia. Pierwszy, no, wybieramy od nas decyzję, co robimy. Myślę, że rozbudowa też nie będzie kosztowała mało, też nie. Więc może lepiej za te pieniądze zacząć nową oczyszczalnię, która faktycznie będzie w dobrym miejscu, będzie w stanie przejąć to ścieżkę. Pytanie, gdzie? Czy jest czas na to? Różne pomysły były, no ale... Proszę bardzo, czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Czy radny Świadek otrzymuje swój wniosek o głosowanie? Nie. Proszę Państwa, będziemy głosować. Ja jeszcze zapytam wcześniej o opinię Komisji Inwestycji i Rozwoju. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Opinia jest pozytywna. Będziemy głosować. Będziemy głosować imiennie. Ja będę czytał nazwisko radnego. Bardzo proszę o potwierdzenie. Jeżeli ktoś jest za, to że tak, jeżeli ktoś jest przeciwny, to że jest przeciwny i tak dalej. Dudek Bożena. Za. Dudek Marian. Za. Felix Bartłomiej. Za. Wicmana. Za. Jarosław Robert. Za. Kędzierski Zbigniew. Za. Nowak Marcin. Wstrzymuję się. Panek Agnieszka. Wstrzymuje się. Pan Szanaria. Wstrzymuje się. Podwórski Jacek nieobecny. Słuchanik Józef. Za. Szymula Wojciech. Za. Świadek Konrad. Przeciwko. Brońska Joanna. Za. Zabawu Katarzyna. Za. Dziękuję. Już Pani Przewodnicząca. Za było głosów 10, przeciw 1 głos, wstrzymało się 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały numer 6 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych na odcinek do gminy 3. Proszę Państwa, to jest projekt uchwały, który umożliwia przedsiębiorcom zabranie w lokali będących zlokalizowanych w Słowie Gminy Gminy Komunalnego, przedmiotu lokali do Słowu Zrodzicy, jednego przedmiotu, czyli uruchomienie kontynuacji działalności na podstawie zabrań przedmiotu. Dziękuję. Proszę bardzo. Kto chce zabrać głos Państwa radnych w sprawie tego projektu uchwały? Ja mam tylko pytanie. Jakie są mamy wpływy z tytułu wynajmu tych lokali? Mniej więcej. Ogólnie razem ze wszystkich trzech. Proszę pan kierownik. To są lokale z budynku Dużego Kosowica, jeden wynajmuje
biorąc się podarczą. Drugi wynajmuje pani doktor Puszka, który czynszy w niebieski daje 100 zł miesięcznie za ten lokal. I trzeci lokal to jest ten biuro w Starym Ośrodku Zdrowia w Przemysłowie na ośrodek szkolenia kierowców. Który z tego lokalu, trudno mi w tej chwili dokładnie powiedzieć, ale nie są to jakieś... Znaczy jeden lokal, który wynajmuje pan Paszcza, to jest dość dobrze płacony lokal. Nie można się w tym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Myślę, że tego typu pytania ja się starę na komisji, ponieważ to są dosyć szczegółowe sprawy i czy pan mój, czy pan kierownik chcą się przygotować do tego typu informacji, żeby odwiedzić. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Poproszę o opinię komisji inwestycji. Opinia pozytywna. Proszę państwa, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych na okres do lat 3. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 14 głosów za, kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Projekt uchwały numer 7. W sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Krakowa z dnia 11 października 1984 roku w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntu wsi Płochoczy gmina Czerniku. Proszę panie burmistrzu. Proszę państwa, to jest uchwała, która dotyczy wyrażenia zgody w ramach procedury zmiany decyzji, tak zwanej decyzji scaleniowej, czy decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów, to chodzi o Płochoczy. Była mniej więcej wygląda tak, państwo macie napisane szczegółowo na odwrocie w uzasadnieniu, że w toku postępowania scaleniowego i potem w wydanej na podstawie decyzji dokonano błędnego wpisu w tej decyzji. Tak naprawdę w pięknym operacie ewidencji potem ujawniono jako właściciela nieruchomości Skarbu Państwa władającego spółkę dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Płochoczynie. Skutek był taki, że na początku lat 90. roku z kolei tej masowej w związku ze zmianą ustroju komunalizacji ta działka, której dotyczy projekt uchwały, przeszła na własność gminy Czerników na mocy decyzji wojewody, który stwierdził nabycie gminy z mocy prawa. Błąd w toku postępowania scaleniowego polegał na tym, że przed wydaniem decyzji scaleniowej osoba, której projekt dotyczy, nabyła legalnie tę nieruchomość. Natomiast kwestia zawarcia tej umowy nabycia i wyjaśnienia księdze wieszczystej jego prawa własności nie znalazło odzwierciedlenia w decyzji scaleniowej. Odwrócenie tej sytuacji może nastąpić w kilku trybach. Może nastąpić w trybie sądowym przez zasiedzenie pod warunkiem, że zainteresowany dowodni, że ma prawo zasiedlenia. Może nastąpić także w toku uchylenia decyzji scaleniowej, która w sposób oczywisty na podstawie dokumentów, podpisu aktu notarialnego, a także odpisu z księgi wieczystej z tamtego czasu ujawnia jego prawo własności. Tak naprawdę my nie uchylamy decyzji scaleniowej, czy zatwierdzającej scalenie, tylko jako strona w tym momencie, no ponieważ docelowo w wyniku scalenia, a potem komunalizacji gmina stała się właścicielem, że została wpisana jako właściciel nieruchomości. Wydarzenie zgody na tej decyzji umożliwia innym organom przeprowadzenie postępowania, które na docelowo doprowadzi do odzyskania odpowiednich wpisów przez prawowitego właściciela nieruchomości. Oczywiście jest to uchylenie decyzji scaleniowej tylko w zakresie tej działki.
Sprawa została przez zainteresowanych źródeł powiatowych na starostwie powiatowym. Starostwo powiatowe Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Wydział Geodezji się zwrócił do nas o wyrażenie takiej zgody i jakby my w tej formie wyrażamy, że to ewentualnie potencjalne uszczuplenie. To są gminy, ta zgoda umożliwia prowadzenie dalej postępowania albo przez starostwo, albo przez wojewodę. Starostwo podjęło temat w wyniku podania zgłoszonego przez zainteresowanych, no to my dzisiaj odpowiadamy starostwo. Ja mam pewne wątpliwości, no ale być może starostwo jak dostanie komplet dokumentów do zgody, właśnie się przekaże wojewodę. No, będzie to już trochę poza nami, ale my też dysponowaliśmy dokumentów, jak nie ma żadnych wątpliwości. Czasem są wątpliwości formalne, był też podobny przypadek w Rybnej, dotyczył Chiny spółdzielni Samopomoc Polska. Tam doszło do niewpisania w księdze wieczystej treści umowy aktu notarialnego, no, więc tam było bardziej problematyczne. Tutaj doszło do wpisu do księgi wieczystej. Przypuszczam, że jakby wyciągi czy odpisy z ksiąg wieczystych były brane sprzed ujawnienia prawa własności, a potem już przy wydaniu decyzji no, nie sprawdzono, że one zostały zaktualizowane. To możemy sobie jakby prowadzić dzisiaj hipotetyczne rozmowy. Natomiast wydaje się, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No, sprawa w jakimś sensie krzywdząca dla zainteresowanego, no, bo on kupił, a rok później stracił w wyniku jakiejś decyzji administracyjnej, coś co kupił, tak? Znaczy, tak się to można w dużym skrócie wyobrazić, więc wydaje się, że tutaj my rekomendujemy takie rozwiązanie. Bo ono nie budzi chyba wątpliwości. Dziękuję panu Wójtowi za wyjaśnienie. Ja proszę radny Paszcza. Czy wiemy, kto włada tą działką? No bo to jest 30 lat. Nie, no zainteresowany władza. Tak, regulujemy coś, no ja powiem tak, bo mówię pierwszy o tym spotkaniu z zainteresowanymi, bo miałem okazję się wiedzieć z tym właścicielem, tak? Było takie, że najłatwiej proszę iść do sądu i złożyć wniosek o zasiedzenie, bo unikamy tej skomplikowanej procedury przed organami administracyjnymi, a nikt nie będzie na pewno protestował. Natomiast no, powiem w ten sposób, no, trudno to wytłumaczyć osobie, która ma w ręce akt notarialny, ma w ręce odpis księgi wieczystej z 80 roku, że kupiła, zapłaciła z właścicielem, a dzisiaj się każe jej iść do sądu przeciwko gminie, która niechcący w wyniku jakichś tam błędów została właścicielem z mocy prawa w wyniku decyzji wojewody 10-11 lat później. Nikt nie kwestionował tego, że ta osoba użytkuje tą nieruchomość. Nie było prawo zasiedzenia. Chodzi o też kwestię mentalną. Znaczy ja sobie nie wyobrażam starszemu człowiekowi tłumaczyć, idź pan do sądu, a my nie będziemy protestować, tylko się pogodzimy. No więc jeżeli zainteresowany poszedł tym trybem administracyjnym, to my go tylko właściwie ułatwiamy. Proszę bardzo, w tej sprawie kto chce zabrać głos Państwa? Tematem zajmowała się również Komisja Inwestycji do Spółki. Bardzo proszę o opinię. Opinia była pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. 14 za. Kto jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Również widzę. Projekt uchwały numer 8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czerników na rok 2015 Rady Gminy Czerników z dnia 29 grudnia 2014 roku. Proszę panie wójcie, komentarz. Proszę państwa, bardzo krótko. Punkt pierwszy dotyczący nazwania dochodów dotyczy zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej. Wynika to z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wyliczeniu ostatecznej kwoty subwencji na zwiększenie planowanych dochodów z tytułu refundacji środków na zrealizowane zadania pod nazwą rozbudowa systemu prowadzenia szczęścia. Jest zadanie zakończone w ubiegłym roku. Mówiąc bardzo potocznie, Urząd Marszałkowski wisi na mieszkodowne pieniądze za to z tytułu rozliczenia. Paragraf drugi dotyczy, jakby te kwoty mają równoważyć, to jest także paragraf drugi,
ze zwiększeń planu dochodów. Powiem tak, pozycje w dziale 600 są zwiększeniami planu wynikającymi z niezrealizowanych kwot wnioskowanych w ubiegłym roku przez sołectwa. Natomiast pozostałe działy są to nowe kwestie, w tym prace remontowo-budowlane jako ostatni etap rozpoczętych w ubiegłym roku przy udziale środków sołeckich, tutaj też akurat jest mocniej środków sołeckich w garażu OSP Zagacie. Mamy tam remont, który chcielibyśmy zakończyć. Nowy temat związany z projektem adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola przegini duchownej. Ci, którzy z Państwa byli na objeździe, chciałem powiedzieć, wycieczce w szkołach, to mieli okazję o tym pomieszczenie. Z tego co wiem, było otwierane, widzieliście. Chodzi nam o przygotowanie dokumentacji, która potencjalnie umożliwi, no nie, w przyszłym roku, być może, jeżeli sprawnie pójdzie, wprowadzenie zadania polegającego na adaptacji kolejnych pomieszczeń, aby rozszerzyć ten potencjał przedszkola w sensie otwarcia nowych oddziałów i przyjęcia większej ilości dzieci. I 926 to są rzeczy też nowe. Jest wsparcie wnioskowanych nowych obiektów na budynkach szatni, remontów w Szatku Rusocic. I te 15 tysięcy to jest z kolei odpowiedź, to też na wniosek z kolei NKS Czerników, który wnioskował o wsparcie finansowe na pracę w szatni. Więc jest tutaj kilka nowych tematów. Tematy, że tak powiem, w cudzysłowie odtwarzane, bo nie lubię. One nie są wszędzie nazwane, ale na przykład dział 600 i rozdział 616 dotyczy niewykorzystanych środków sołeckich projektów. Tam było wtedy zabezpieczenie powodziowe, potem była zmiana wniosku na też mówię potocznie, patrząc na panią sobie, że też wiedziała, że to jest ten temat. Remont przepustów, to tutaj mamy tam to zadanie. No bo nie jest wydatek z nazwy majątkowy, więc on jakby jest tej pół, natomiast chodzi o właśnie ten, żeby była jasność identyfikacji programu. Proszę bardzo. W tej sprawie radna Panek. Panie wójcie, mamy tutaj zwrot do gospodarki komunalnej środków unijnych. Mam pytanie, czy jest konieczność, żeby te środki zostały przekierowane na remonty i tak dalej? Czy nie można by na przykład z tych środków skorzystać? Ostatnio słyszeliśmy, że został zmniejszony zakres na przepompownię, bo nie ma pieniędzy w Bołowicach. No, uważam za zasadne projekty chodników i tak dalej, bo to, że tak powiem, służy poprawie bezpieczeństwa, tylko może nie korzystać z tych środków, tylko może z innych. No i na przykład mam tutaj zastrzeżenia co do budowy szatni na boisku sportowym w Dąbrowej Szlacheckiej, bo szczerze mówiąc zrobiłam sobie rekonesans i ja tam boiska sportowego jako takiego nie zauważyłam przejeżdżając. To po pierwsze, a po drugie w ogóle Dąbrowa Szlachecka nie ma drużyny żadnej, więc uważam to za absurd. Myślę, że na razie to tyle z moich pytań. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak proponuję temat dyskutowany Państwa, też o to też nie decydujecie. Podpisałem projekt uchwały, tutaj rekomenduję, nie będę się oczywiście upierał, natomiast uważam, że wszystkie te zadania, także nowe dotyczące chociażby projektów adaptacji pomieszczeń przedszkolu, były także dyskutowane z komisją i wnioskowane. Wiemy też dobrze, że jest społeczne oczekiwanie na poszerzanie oferty przedszkolnej, tam mamy możliwość. Ale mówię, nie chcę się do tych wszystkich wniosków ustosunkowywać, powiem w ten sposób. To nie jest do końca tak, że te pieniądze z gospodarki, znaczy jak ja to rozumiem, pieniądze mają wpływ na tytuł refundacji na zadanie związane z gospodarką ściekową, czy projektu, żeby jakby kierunku przeznaczać. Bo ja zaznaczam, że to jest refundacja, czyli 100% środków, mimo że planowaliśmy zadanie z udziałem środków europejskich, ale 100% zadania, które jest nierozliczone, zrealizowaliśmy ze środków własnych, a teraz potrzebujemy na refundację.
W związku z tym, jakby założyliśmy pieniądze, które gdyby to była dotacja z góry dana, no musimy wydać na te inne cele. Ponieważ musieliśmy zabezpieczyć póki co 100% środków własnych, na przykład tej części zadania. Wcześniej to było zadanie 3-letnie, były dotacje zaliczkowo płacone. Tylko zapłaciliśmy 100%, zadanie było dofinansowane, ale refundacja jeszcze nie spłynęła, prawda? W związku z tym, jakby w ten sposób to czytając, no uważam, że to niekoniecznie na te cele, aczkolwiek to można dyskutować, bo oczywiście potrzeby w tym zakresie są. Jest kilka tematów, na które czekamy, nie tylko wspomniana rozbudowa w zakresie kierunków, ale i nie czekające na zmianę ciągowe czy na realizacji tego tematu. Ja też jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że w kontekście naszej dyskusji związanej z aglomeracjami będziemy się przygotowywać, bo już teraz więcej wiem o tych programach europejskich na dyskusję z Państwem dotyczących planów na przyszłość, jeżeli chodzi o zadania związane z rozbudową przerwy kanalizacji, bo to jest także kwestia odpowiedniego planowania. Państwo dobrze wiecie, że są zgłaszane na przykład budowy kolejnych odcinków wodociągów. I my się tutaj wahamy, to jak patrzę na program rozwoju obszarów wiejskich, to będą jedyne rzeczy, które będziemy mogli z tego akurat programu w przyszłych latach sfinansować. Ale jak to sfinansujemy sobie w tym roku, to nie skorzystamy z tej dotacji. Znaczy rozbudowy wodociągu na przykład w Zakazycze jest palący problem. Ale patrząc na to, że PROW to jest jedyny program, który dopuszcza budowę samego wodociągu. O. A w MRP już musi być kompleksowo wodociąg z kanalizacją, a tam akurat kanalizacja jest. Ten do wodociągu. No to możemy skorzystać z PROW, tylko że PROW musi ruszyć. Nie? Więc to nie jest też tak, że tamtego PROW nie dostrzegamy, tylko chcemy też go ustawić w pewnej kolejności, aby ewentualnie zrealizować zadania ze wsparciem środków zewnętrznych. To mówię, to wymaga też szerszej dyskusji. Ja regulowuję projekt w takim zakresie, Państwo oczywiście możecie go modyfikować czy składać swoje wnioski. Dziękuję bardzo, radny. Tak? Proszę Państwa, słyszałem o tej wizytacji Pani Agnieszki, która była na wojsku. Nie wiem, Pani Agnieszko, gdzie Pani jest, Pani wygląda plac zabaw, wygląda wojsko do koszykówki. Porównywali ten budyneczek, co mamy, ten blaszany, proszę Pani. Akurat tam wojsko było i bramki były. W tamtym roku zostały ściągnięte te bramki, bo były popękane, proszę Pani. Naprawdę, Wy taki podobny obiekt dostaliście w darze od Pana Książka. To wojsko, które koło szkoły. Widzicie Państwo, jakie Wy macie wojsko. W ogóle tam niewykoszone, niezagospodarowane, Panie Agnieszko. Bez porównania do Dąbrowa. Dąbrowa ma czysto, smutnie wykoszone. Proszę Pani, jeszcze będzie budowane, proszę Panią, wojsko do piłki siatkowej. Naprawdę fajnie. My budynek, proszę Panią, nie chcemy po to, żeby tam była szatka. Oczywiście tej drużyny nie mamy, Panie Agnieszko. A my tam to będzie jedyny publiczny budynek, gdzie można będzie tam dzieci zaprosić, zorganizować im jakieś świetlice czy jakieś zabawy. Nie mamy innego. Wy macie szkołę. Szkołę macie dużą, gdzie gmina zainwestowała bardzo dużo w remont dachów, wymianę okien. Proszę Pani, porównanie do tej ilości dzieci, które tam uczestniczy do szkoły, to naprawdę, jakby był złośliwy, bym powiedział, no to jest chore, żeby 7 dzieci po prostu chodziło do takiego 24. Szkoły, do takiej szkoły. Nie chcecie nic w tym kierunku zrobić, żeby tam było lepiej i więcej. To jest raz. Gwarantuję Pani, że jak taki budynek powstanie, tam będzie świetlica, tam dzieci będą się bawić, tam będą różne, proszę Panią, piłkarze i tak dalej, zamontujemy, będą korzystać dzieci z tego budyneczku. Proszę się nie martwić, to już nasza w tym głowa. A druga sprawa, proszę Państwa, co ja mogę więcej powiedzieć. Proszę przyjechać, zobaczyć, jak wygląda wojsko u nas. Czy rzeczywiście tam dzieci korzystają, czy nie korzystają. Jest piękny plac zabaw, dzieci korzystają razem z rodzicami. I właśnie sami oni wnioskowali, żeby taki budynek był, żeby się tam przebrać, żeby tam nawet sobie herbatkę robić, czy nawet w razie deszczu się schować, czy nawet piłki i te inne rzeczy sobie tam schować. To nie jest jakiś kod wielkiej budowy, proszę Pani, szkoły. Dobrze wiemy, że też są takie przeznaczone szatnie do Krzyłówka, do Kamienia, do Wołowic, do Przygminy Narodowej, też tam. I proszę Pani, jakbyśmy patrzyli na to tylko, że dla drużyny, to wie Pani, co to dla drużyny, wie Pani, ile rozgrywki trwają. Ile rozgrywki trwają. Trwają naprawdę bardzo krótki okres i te szatnie później nie będą zagospodarowane, jakby się przedrzegał Pani.
A jak sobie tę kasę wykorzysta w tych sprawach? To nie jest tak, czy nie budujemy szatki w Dąbory, to tam nie ma pożytku. Albo byłam na wizytacji i się pani przekonała, jak wygląda blisko Dąbrowia w Kołczynie. Ja powiem do państwa rzeczywiście o pomoc w wybudowaniu tego budynku, zamontowaniu, żeby nie budować jest. Bo ja o to walczę już naprawdę bodajże z drugą kadencję, żeby coś taki budynek u nas powstał. Bo nie mamy publicznego budynku, mamy, proszę państwa, remizę. Remiza nie jest gmina, remiza jest OSP Straży. Muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że OSP w Dąbrowie to chyba jednostka, która najmniej skorzystała z budżetu gminy. Sami rzeczywiście męczą się, co ja ubolewam z tego, bo tak samo po prostu powinni wnioskować do gminy ośrodki, tak jak inne jednostki. Tyle tym. Dziękuję bardzo. Proszę radna Szpanek jeszcze. No ja się tutaj chciałam odnieść do słów pana radnego Dudka. No w pierwszym momencie, jak rozmawialiśmy na komisji budżetowej o tym projekcie za 40 tysięcy, była mowa o zwykłym kontenerze. Teraz już pan używa stwierdzenia świetlica. No wie pan co, uważam, że na świetlicę 40 tysięcy to jest za mało i znowu będą potrzebne roboty dodatkowe, tak jak przy wodociągu bez wody, które teraz znowu nas obciążą o 200 parę tysięcy. Więc no nie wiem, jak pan sobie to wyobraża. No dziękuję, tylko tyle chciałam powiedzieć. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, powiem tak. Po pierwsze, dyskutowaliśmy tu o budowie kanalizacji i środki, które mamy rzeczywiście, jest nazwa, że związane z kanalizacją, one nie są znaczone, one nie muszą być przeznaczone, jak pan mówił, powiedział, na rozbudowę kanalizacji. Natomiast faktem jest, że na ostatniej sesji prosiłem o to, że jeżeli by się jakakolwiek możliwość pojawiła, żeby jednak nie rezygnować w Łowicach z tych 5 przepompowni, nie ograniczać do 3, tylko zwiększyć tą kwotę i wybudować te 5 przepompowni. Też nie ubiegam się o to, dlatego że akurat jestem z Łowic, mam taki kaprys, a jeszcze mam jedną wątpliwość, i potem myślę, że pan wójt rozwija mi tą wątpliwość, mianowicie na oczyszczalnię, na kanalizację pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Z reguły jest tak, że aby rozliczyć, aby te środki były zaakceptowane i prawidłowe zużycie, trzeba uzyskać tak zwany efekt ekologiczny i tam się podaje liczbę przyłączy, ilość ścieków. Nie znam tutaj ani umów pożyczki, ani innych zasad, więc chciałbym mieć pewność, że jeśli wybudujemy tylko te 3 przepompownie w Łowicach, to wszystkie możliwe ulgi będziemy się mogli starać. To jest jakby jedna kwestia. Mam nadzieję, że tak jest, bo nie zakładam, że pan wójt byłby samobójcą i proponował przeznaczenie pieniędzy na inny cel, gdyby tu było zagrożenie utracenia możliwych umorzeń na oczyszczalnię czy sieć kanalizacyjną. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Mówiliśmy dzisiaj o strategii rozwoju. Pamiętam dyskusję w poprzedniej kadencji na temat na przykład taki, jak to sołectwa wnioskują różne zadania do budżetu i tak strasznie rozdrabniają ten budżet, tak dużo różnych zadań proponują, zamiast no, skierować na jeden sensowny cel, czy na mniej tych celów, które powinny być realizowane. Tutaj rzeczywiście pan radny również Dudek był zwolennikiem takiego podejścia do sprawy. Z drugiej strony mam świadomość, że projekt uchwały, który zadowala no, parę miejscowości, jest zwyczajnie łatwiejszy do przegłosowania. Jeżeli by te pieniążki chcieli dać do jednej miejscowości, to pozostali radni no, mają słuszne wątpliwości, bo potrzeb jest tak dużo, że no, nie wiadomo na co te pieniądze przeznaczyć. Ja jak mało kto z państwa wiem, jak trudno jest w ogóle zaproponować uchwałę, jeśli się pojawią jakieś dodatkowe środki i na co je przeznaczyć wobec tak ogromnej ilości potrzeb, które są w naszej gminie. Szczególnie tutaj chcę zwrócić państwa uwagę, że mamy na przykład ogromne potrzeby w zakresie dróg. No, drogi w tej chwili się sypią na potęgę i to wszystkie i nie widzę tu osoby, która by tej tezie zaprzeczyła, więc uważam też, że wszystkie wolne środki, czy maksymalną ilość wolnych środków powinniśmy przeznaczać na remonty dróg. I w tym kontekście chciałem prosić, ponieważ jak rozumiem, pan wójt odpowie, że nie muszą być te pieniądze na
kanalizacji przeznaczone. W tym kontekście mam propozycję jednej drobnej zmiany i myślę, że tutaj spotka się ona z uznaniem i zrozumieniem również mojego kolegi z Zamiedzy, czyli pana Mariana, a mianowicie, żeby 40 tysięcy, które są tutaj zaproponowane na szatnie, przeznaczyć na położenie nakładki na drodze gminnej przy rozjeździe do oczyszczalni ścieków. Proszę Państwa, z oczyszczalni ścieków w tej chwili, z dowozu ścieków korzystają wszystkie wsi z wyjątkiem tych, które mają kanalizację, a pewnie może i się zdarza, że z takich miejscowości. Wszystkie miejscowości, mam nadzieję, dowożą ścieki do oczyszczalni w Łowicach. Ja pozwolę sobie tutaj wykonać fotografię drogi w pobliżu oczyszczalni, to prześlę, żebyście sobie Państwo zobaczyli, jak wygląda droga. Za chwilę ona będzie nieprzejezdna, bus do Przysiłka Drotowy nie będzie mógł dojeżdżać, miejscowość straci być może nawet dowóz, jedyną łączność do Krakowa, bo taka sytuacja nawet może być. A myślę, że jeżeli zaczekamy, tutaj spotkamy się ze zrozumieniem, zaczekamy z realizacją takiego zadania na pewien czas, nic się wielkiego nie stanie, bo uważam, że pewnie potrzebna inicjatywa tutaj pana Mariana, bo nie twierdzę, że nie, jeżeli by uległa przesunięciu w czasie, nic się tragicznego nie stanie. Natomiast na tej drodze, z której korzysta cała gmina, proszę Państwa, będzie tragedia, proszę mi wierzyć. Pan Gibek tam łatał te dziury chyba już 5 razy przynajmniej, zalewał tam emulsją, kleił i nic to nie pomogło. Nakładka na tej drodze, proszę Państwa, była położona, jeśli nie mylę się, w 93 albo w 94 roku. No więc już ma 20 lat, to była jedna warstwa asfaltu. Jeżdżą tam non-stop w tej chwili szambowozy, non-stop jeżdżą i proszę zobaczyć, co się stało. Tam po prostu za chwilkę się nie będzie dało wsiadać. Myślę, że jakby kawałeczek tej nakładki położył, byłby chociaż spokój na tym odcinku i liczył tutaj na zrozumienie radnego, który jeszcze do niedawna był radnym w Łowicach, też zabiegał pewne sprawy dla Grotowej na przykład, więc liczę na poparcie. Stawiam wobec tego formalny wniosek, aby kwotę 40 tysięcy, która jest przeznaczona na rozpoczęcie, bo to tak trzeba powiedzieć, rozpoczęcie zadania inwestycyjnego na gruncie, na razie parafii, panie Marianie, czyli też mamy czas, jak nabędziemy grunt do rozpoczęcia tej inwestycji, żeby przeznaczyć na położenie nakładki na tym odcinku drogi. I bardzo proszę o przegłosowanie tej zmiany. Panie radny, zaraz wrócimy do wniosku. Pan mówi. Nie, to już był wcześniej pan znalazł się. Od pół roku, jak to jest, tam słyszę, że nie ma na nic pieniędzy w naszej gminie. A wtedy, gdy jakieś konkretniejsze pieniądze się znajdują, no to rozdrabniamy je na takie dziwne małe jakieś rzeczy. I odpowiadając panu Dudkowi, no to LKS to nie jest tak, że on sobie działa tylko przez pół roku, bo oni tam treningi mają pewnie co tydzień albo i częściej, więc taki budynek działa cały czas. A argument, że Kłokoczyn ma zepsute boisko, no ale Kłokoczyn ma zepsute boisko, ale nie ubiega się o żadną szatnię do tego boiska, więc myślę, że argument chybiony. Chciałbym, żeby pan wójt przybliżył sytuację remizy w takim razie w Dąbrowie, skoro pan mówi, że remiza jest, ale nie można używać, bo ja nie znam sytuacji kompletnie. To jest własnością gminy, panie radny, proszę. A co do herbatki, to myślę, że można ją sobie spokojnie wypić w domu i nie trzeba tego robić na świetlicy. A tutaj jeszcze nawiązując do radnego Paszczy, myślę, że ta droga, znaczy myślę, że każda inwestycja na drogę, czy na kanalizację, czy na wodociągi, bo to są chyba najbardziej pilne inwestycje w naszej gminie, są bardziej sensowne. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, żeby też pan radny sprawdził drogę Kamień w Wysocice. Jest w podobnym stanie jak ta, którą pan nam tutaj zaprezentował. Proszę. Radny. Proszę Państwa, ja chciałem się zwołać tutaj do wypowiedzi Pani Mieszki, że mówimy z domu wodociąg bez wody. Pani Mieszko, jest Pani w błędzie. Trzeba przyjechać i zobaczyć, jak Pani mówi, popełnić. Jest to budowana sieć stowej kokówki, będzie łączona z przewodownią i będzie woda. Proszę się nie martwić, że jest. Proszę nie opowiadać takich nieprawdziwych rzeczy, bo to są nieprawdziwe rzeczy, Pani Mieszko. Proszę sprawdzić później daty. Po dłużej jest, łatwiej jest mówić, gorzej jest stwierdzić. Stwierdzić, później mówić. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, na temat tego budynku i tak dalej, że RKS to jest budynek. Proszę Państwa, chcemy prawie zawodu, oczywiście to możemy. Ja nie mówię. Wy tak samo chcecie szatnie. I teraz zmienicie z tej szatni. To co, znowu wyskoczycie i będziecie szatnie budować za 50, za 500 tysięcy? Proszę Państwa, no, panie,
chyba nie tędy droga. Proszę, bo ja słyszałem tutaj od kolegi Marcina, że rezygnuje kamień z tego kontenera na szatnię, bo będzie budowa. I co, i znowu wyskoczy mi 500 tysięcy? Jak pan wtedy nam uzasadni wydatki? To jest raz. Proszę nie mówić na temat wojska, wie pan, trzeba być naprawdę sprawiedliwy. Jakie tam wojsko? Tam była ta oprawa pana 2 metry. Ma się to śmiać, jakie trzeba wojsko sprawdzić. Na wojsko było czy nie? I to się pan w tym temacie zarządza. Jeżeli, proszę państwa, chodzi tutaj pan radny, oczywiście pani się po prostu bierze środki, przesuwa nie swoje. Jeżeli chodzi o drogę, budżet Wołowic jest bardzo duży. Ja też będę miał teraz propozycję, proszę państwa, tutaj i też zgłoszę wniosek formalny o to, żeby z rezerwy, proszę pana, które jest 40 tysięcy przeznaczone na projektowanie chodnika, bo takie pismo dotarło do gminy jeszcze przed sesją. Proszę państwa, to możecie pomyśleć, jak to wygląda. Tu się blokuje przez 2 lata projekt chodnika w Dąbrowie, a tutaj się, proszę państwa, przed sesją składa wniosek o uruchomienie środków na projektowanie chodnika i na obwodnicę. No to jest absurd, proszę państwa. Bo jak można tak, ja się w życiu nie zgodzę na to, jeśli Dąbrowa nie będzie załatwiona. A co Dąbrowa z Dąbrów to jest ta zła wieś? Teraz na Grotową. Grotowa, Wołowice mają bardzo duży budżet serski. Mogą sobie przeznaczyć 40 tysięcy. I mój wniosek jest taki, składam to jako wniosek formalny, żeby z rezerwy przesunąć te, które były przeznaczone na projektowanie, o które wniosł pan radny, na zrobienie tej drogi. To są ich środki i proszę o przedstawienie takiego wniosku do głosowania. Też jest 40 tysięcy, też można przegłosować i też drogę zrobić. Bo 40 tysięcy na fajek chodnika i rolnicy, gdzie trzeba wykupić tereny, proszę państwa, jeszcze to jest absurd do potyczenia. Tu macie po prostu, proszę państwa, jak się działa. Jak się wykupuje stanowiska dyrektorskie, po prostu, gdzie po prostu promuje się po prostu coś, co rzeczywiście praktycznie na dzień dzisiejszy nie jest realne. Bo nie stać nas na wykupienie gruntów i projektowanie obwodnicy. Tyle. Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę państwa. Wpadało tu bardzo wiele wątków po panu przyjaciół. Skupię się chyba na tych, które gdzieś tam wydają mi się najważniejsze. Bo naprawdę pewne rzeczy są bardzo często w moim przekonaniu, w złym świetle stawiane. Wydaje mi się, że doprowadzi się też taką grę, kto mogło i to, co osiągnie. W każdym razie wydaje mi się, że powinniśmy jednak często popatrzeć troszeczkę po. I to nie chodzi o to, żebym ja bronił teraz tematu jednego czy drugiego, tylko mówię tutaj o pewnych generaliach, które jednak padły. Jeżeli chodzi o drogi, będziemy państwu też proponować kwestię remontu drogi, nie tylko związanych z łataniem dziur tak zwanych, czy gdzieś tam położeniem kawałka z Kruszywa, ale także musimy wrócić już do remontowania tego typu odcinków na drogach gminnych. Tych właśnie zrobionych kiedyś, powiedzmy, kilka takich odcinków jest oczywistych i zdefiniowanych. I także w wyniku środków już zaplanowanych, a także zmian w budżecie, które będziemy proponować, będziemy takie odcinki chcieli najbardziej neuralgiczne. Nie ukrywam, że to jest jeden z 3-4, o których nie dyskutujemy, znaczy do remontu. Dużo mówię, ja bym nie chciał ustawiać tego albo. Muszę też powiedzieć, że strasznie mimo wszystko, mimo tego, że już się jakoś przyzwyczailiśmy, że to tak w kontekście naszej rozmowy przed sesją ktoś ma radną, że to my wnioskujemy o rozpoczęcie realizacji cudzych zadań tych dróg na drogach powiatowych. Nie gospodarz. My jak mieliśmy dostać dotację na te kanalizacje, to uwierzcie mi, że to my pisaliśmy wnioski, a nie marszałek do nas, żeby ją dostać. Żeby ją nam dać. Weźcie sobie. A teraz jest tak, że jak chcemy wszcząć
postępowanie, czy projektowe, czy zadanie, to musimy wnioskować do właściciela drogi. Nigdy nie powiedzieliśmy, że nas na nic w tej gminie nie stać, to też a propos taka uwaga. Ja tylko zwracam uwagę, że jak mówimy o stanie dróg, o tym, że i tu się też oczywiście wszyscy zgadzamy, że pewne odcinki dróg się sypią i nie ma żadnej dyskusji, to przypominam, że projekt adaptacji przedszkola, budowa szatni, możemy zdobyć, czy tam powinna być, czy nie. To jest realizacja czy wspieranie realizacji zadań własnych. Ale 6 milionów włożonych w ciągu 6 ostatnich lat na drogi powiatowe, to jest realizacja zadań cudzych. I niektórzy nie mieli tej wątpliwości, także przy budżecie tegorocznym, jak mówię, to było na kładkach. Wręcz przeciwnie, państwo zabiegaliście o realizację zadań cudzych. Kosztem realizacji zadań własnych. Więc nie stawiajmy tego albo, albo. Naprawdę w pierwszej kolejności, zgodnie z wszystkimi zasadami, powinniśmy zabezpieczyć realizację zadań własnych. Godzimy się z tym i mówię, w ogóle bym nie poruszał tego tematu, ale jak, jeżeli tutaj mówimy też, czy stawiamy parę groszy na drogę gminną, to zwracam cały czas uwagę, być może na drugi, być może jakbyście sobie państwo przeanalizowali, nie wiem, 8 ostatnich budżetów, o których ja też mogę rozmawiać, bo jakby odpowiadając za jej przygotowanie w sensie projektów i realizację, to być może wcale nie za mało było na te drogi, tylko dużo szło na cudze drogi. Cudze w sensie zarządzania i zadania. Bo dzisiaj osoby, które bardzo często przychodziły i mówiły napisz IEC na projekt, na realizację zadania, mówią Boże Święty, nie ma na drogi gminne. Boże Święty, czemuście zaniechali, czemuście. To mi bardzo się podoba, zwłaszcza jak mówię o osoby, które były zaangażowane w proces decyzyjny. Czemuście zaniechali kolejki asfaltu na dróg własnych? No to sobie przenieść te 6 milionów na te 7 czy 8 lat, to jest prawie 1 000 000 zł na drogi własne, gdybyśmy nie przekazywali w formie dotacji czy pomocy finansowej na drogi cudze. Pewnie byśmy nie zaniechali kolejki asfaltowania. Więc mówię, naprawdę proszę państwa, jeżeli robimy sobie takie wrzutki, to jakby nie stawiajmy też wszystkiego, no, że dzisiaj będziemy za parę złotych związane z propozycją. Ja, jest wniosek, jak państwo bez wiecie, tylko że mówię, niepotrzebnie budzicie sobie emocje. Może trzeba sobie pewne rzeczy powyjaśnić. Ja powiedziałem, jak proponowałem projekt budżetu, że on jest celowo także no, dosyć ostrożny, bo choćby dlatego, że właściwie nie będzie wdrożony w tym roku, a mimo, że sprawdzę jakichś nowych zadań z nowych programów europejskich. Ale wydaje mi się, że jakby no to też te kwestie tych nieszczęsnych szatni, przepraszam, wszędzie, bo jest te parę złotych w Czerniowie, bo LKS wnioskował z konkretną propozycję. Uznaliśmy, że ja nie wracam do dużego zadania na boisku Wołowica, ale uznaliśmy też, że o ile, zwróćcie uwagę, są różne sfery. Wiele osób mówiło, w Czerniowie to strażą pożarną dobrze, bo dużo pieniędzy w stosunku do ścianej gminy. Ale sportowcy są zaniedbani. Stwierdziliśmy, zróbmy po prostu, skoro powstał jakiś pomysł tu i tam, a w dwóch przypadkach wręcz no, groźba, że się zamknie sportowcom możliwość brania udziału w rozgrywkach ze względu na brak bazy, to zróbmy w jednym roku taki porządek, żeby o dużych nakładach nie było mowy w najbliższych latach. Mówię, to mówię w oderwaniu teraz od dobrego, no że się nie działa, czy nie LKS, bo mówię o tych propozycjach. Więc to nie jest tak, że nagle tylko ta sfera, tylko ja zwracam uwagę, że przez ostatnie lata jakiekolwiek prace na wojskach były realizowane głównie przy pomocy środków sołeckich, nie było zastrzyków zewnątrz z budżetu, żeby finansowali wyłącznie utrzymanie dróg. Więc uznaliśmy, że przychodzi taki moment, że trzeba sobie zrobić tutaj mocniejszy zastrzyk finansowy i dokonać no, trochę skoku do przodu i nie będziemy się bawić o dwa okna, tylko pewne rzeczy, że tak powiem, zamykamy w jednym roku, kończymy temat i być może na no, 2-3 lata powiemy sobie, jak chcecie jeszcze coś, to już jest wersja i tylko ze środków sołeckich. Jak proponowałem te trzy obiekty w tym projekcie budżetu, czyli Przeginia, Czułówek i Kamień, to też nie rozstrzygałem, czy nie narzucałem, to było wydyskutowane z klubami sportowymi, jaka to ma być forma. No, dwa kluby jakby orientowały się na te
zabudowy kontenerowe, takie mają potrzeby, takie mają ambicje, też to dzisiaj analizujemy, bo to dzisiaj na poziomie studii dokumentacyjnych, budżetek dla tych obiektów i tak dalej, będzie się rozstrzygać, rzeczywiście tam nie może w kierunku projektowania, żeby na przyszłość, też nie mówimy nie, też nie mówimy nie. Ale mówię, no spróbujmy, proszę Państwa, jakby nie mówić, że coś jest bardziej ważne, mniej ważne. Znaczy, powiem tak, z punktu widzenia części z Państwa, to jakby nieważny będzie problem właśnie gdzieś tam sportowców, ale z punktu widzenia tych zaangażowanych w tę działalność będzie to ważne. Staram się nie robić tego kosztem czegoś, mówię, jest to refundacja z tytułu zwrotu za zadanie zrealizowane i za płacenie rozwiązań budżetu gminy, a teraz odpowiadam pytanie Marina Baszczyk. Uciekło. Przeznaczenie tych środków na inne cele nie ma żadnego związku z zagrożeniem dla tej refundacji, ponieważ zadanie tam jest zakończone i rozliczone. Czekamy tylko na realizację płatności. Jeżeli chodzi o kwestię efektu danego zadania, to nie jest on powiązany z tą refundacją. Bo myśmy zadanie rozliczyli. A zakres przewodowni tych pięciu? Nie. Proszę w tej kwestii. Nie można. Ja tylko to pytanie ponawiam o sprawę OSP, jak wygląda. Bo ja nie, po prostu się nie orientuję. Znaczy ja tylko tyle powiem, znaczy powiem tak, no, to jest jedna z trzech miejscowości, gdzie nie jesteśmy właścicielem obiektu. Znaczy nigdy nie byliśmy w sensie gminy od samorządnej gminy, bo nie wiem, jak to tam było na poziomie budowania, ale rzeczywiście OSP jest prawowitym właścicielem remizy. A zatem nie ma tutaj, jak w przypadku niektórych obiektów, że są właścicielem, są te umowy użytkowania czy użyczenia, ale strażnicy, którzy rzeczywiście w Nowoczesności właścicielem i dysponentem budynku remizy jest Straż Pożarna. Oczywiście kwestie udostępniania i używania, no to są kwestie dobrej woli czy współpracy. Bo rozumiem, że straż tak samo tą prawej dostaje pieniądze. Ale dostają na utrzymanie tylko części bojowej. Mm-hmm. Czyli tutaj która gwarantuje, wrócę w temat przypadku, że tam jakby teoretycznie nie ponosimy nakładów jakby na przykład inwestycyjnych, ale to powiem, że oni teraz mieli dach, ale nie istniejący prezydent pracowni, jakby tutaj nie mogą liczyć za bardzo na inwestycje ze strony gminy. Oczywiście nie wiem, jakieś prace remontują garażu, na przykład nie wiem, sprzęt pożarowy, to można by sobie to wyobrazić, natomiast generalnie jest to mają tych cudzych w stosunku do nas, nie? Co utrudnia też ponoszenie nakładów. Ja też oczywiście, że uważam, że w takiej miejscowości w sumie nieduże, jak to nasza, gdyby to był obiekt komunalny, był powszechnie dostępny i moglibyśmy te nakłady przenieść na przykład na remont czy poprawę bazy tam w remizie, to pewnie by to było na dzisiaj bardziej celowe. Też tak uważam. Natomiast mówię, tutaj jest sytuacja troszkę inna własnościowa. Czemu tak się stało? Nie, tak się stało, trudno mi powiedzieć, historycznie no tak jest. Czy mieszkańcy Dąbrowy są tak skonfliktowani ze sobą, że nie są w stanie się dogadać ze strażakami, żeby tam po prostu to użytkować? Znaczy, mogę tylko odpowiedzieć krótko, tam praktycznie to na dole jest lokal, gdzie by można było korzystać i my nawet taki wniosek Rada Sowiecka złożyła, żeby korzystać, że tworzy tam świetlice, a oni wynajęli to pod aktywy. Praktycznie nie ma jak tam lokalu takiego, żeby korzystać. Ja chciałem zapytać i tu prosiłbym, żeby w miarę precyzyjnie, żeby była w miarę precyzyjna odpowiedź, bo sprawa jest bardzo ważna. Mianowicie mamy zrealizowaną oczyszczalnię ścieków w Głowicach i mamy pewien stan zaawansowania budowy sieci kanalizacji. Mamy jeszcze wybudować 3 przepompownie, a nie 5, bo na tyle zakładamy, że pieniążków wystarczy. Pytanie moje jest następujące. Czy to, co zostało zrealizowane i zostanie jeszcze w postaci tych 3 przepompowni, zapewni nam taki zakres, który umożliwi staranie się o wszelkie możliwe umorzenia pożyczek czy dotacji? Czy to zapewni spełnienie tego, uzyskanie tego efektu ekologicznego, który wynika z umów dotacji, umów pożyczek? Nie znam szczegółów, wiem, że mieliśmy zewnętrzne środki, bo przeszedłem tą sprawę, więc to jest bardzo ważne, bo przecież 30% umorzenia na przykład pożyczki to są ogromne pieniądze, a wiemy jaka jest sytuacja i te pieniążki można przeznaczyć na dalsze inwestycje. O to mi tutaj chodzi. Czy mamy taką wiedzę i czy on odpowiedzi jest pozytywna? Ja nie mówię o tym zadaniu, panie, mówię o kanalizacji, no bo rozumiem, że jeśli jest potrzeba realizować, to bym się upierał, żeby pieniążki dać na kanalizację. Jeśli natomiast jest wystarczające. Państwa, ja powiem w ten sposób. Tutaj
Tu, którego refundacji środków wprowadzamy, na pewno nie ma żadnego zagrożenia, dlatego że to są pieniądze, mówię, to jest rozliczenie zadania i z tego co wiem, tutaj nie było zaangażowane pożyczek w na przykład. Nie odpowiem teraz, czy mamy zagrożenie z tytułu na przykład umorzenia związanego z tymi dwoma potencjalnymi przepokoleniami dotyczącymi umorzenia pożyczki na przykład na nie wiem, który jest tam oczyszczalny. To są jakby zadania teoretycznie zupełnie odrębne, ale powiązane, więc ja to rozumiem. Nie sądzę, żeby był taki przypadek, żeby w związku z tym żebyśmy z tym wysięli. Natomiast ja powiem w ten sposób, no to znaczy założenie ograniczenia tamtego zakresu, no związane było też z tym nieszczęsnym problemem i z tym, jak się przetarg, jakby troszeczkę to oddziela, aczkolwiek wydaje się konieczne, żeby to zadanie kontynuować. Pytanie, czy na przykład już nie w ramach środków wojskowskich, jeżeli tworzymy duży system, bo jeżeli mamy się, zróbcie się Państwo, jeżeli mamy próbować w przyszłości, co mówię, realizować zadania związane z drugą analizacją, musimy przyjrzeć w całości, czy na co możemy wyciągnąć, pieniądze. Mówię tutaj też w kontekście choćby tych nowych wodociągów, gdzie z jednej strony chciałbym, i też miałem ten pomysł, żeby część ze środków, które możemy wprowadzić do budżetu, wprowadzić na kwestię zakazu, a i tak gdzieś tam mówimy, to się pierwotny zamysł, ale tutaj rozmawialiśmy, przeanalizujmy, bo to będzie jedna z niewielu rzeczy, które akurat w gospodarki tej wolności kowej w prawie będziemy mogli zrobić, tak? Bo mówię, już z MRPO czy z innych środków wodociągu samodzielnie nie zrobił. Proszę, panie wójcie, to zadam pytanie proste, chyba najprostsze jakie możliwe. Czy spełniamy kryteria do umorzenia pożyczki na budowę oczyszczalni rolnic? Krótka odpowiedź. Spełniamy, nie spełniamy? No bo to już jest jakby po temacie, prawda? Spełniamy, jest oczyszczalni, jeśli chodzi o pożyczkę. O, czyli możemy się. Czy jest prawda? Nam chodziło o przepustowość oczyszczalni. Okej. Okay. Proszę bardzo. Dziękuję. I w kwestii mojego wniosku. Proszę Państwa, proszę zauważyć, bo drobny wniosek, w sumie drobny kwotowy z 280 tysięcy, gdzie można wydrzeć szaty, czemu nie na kanalizację, zaproponowałem przeniesienie kwoty 40 tysięcy i to unikając jak ognia negowania potrzeby obiektu użyteczności publicznej w Dąbrowie Szlacheckiej, co mam swoje zdanie, ale wiem jaki pan radny jest zaangażowany w swoim miejscu, więc tego nie dotykałem. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam. Zdewastowany krótki odcinek drogi przy wjeździe na drogę wewnętrzną oczyszczalni jest dlatego, że wozimy tam ciężkimi szambowozami. Ostatnio widziałem takie chyba, które mieszczą z 15 kubików, nie wiem, potężne, z całej prawie gminy. I stąd moja prośba, że skoro pojawiły się dodatkowe środki finansowe, to uważam, że ten temat można by skutecznie załatwić, bo on jest bardzo pilny, bo tam już zalewanie tego emulsją nic nie da. To za chwilę te samochody z powrotem wygrzebią i z tego nie będzie nic. To będą stracone pieniądze. W związku z tym jakby taka tylko była moja intencja. Natomiast jeśli chodzi o budynek w Dąbrowie, czy to ma być kontener, czy ma być rozpoczęcie budowy murowanego, nie wchodzę w to, wiem jedno. Na razie jest to teren własnością parafii Dąbrowa Szlachecka, więc też spokojnie mamy troszeczkę czasu, wiem, że są pomysły na zamiany. Jak uregulujemy własność terenu, spokojnie możemy się pochylić nad zagospodarowaniem. Myślę, że nic złego tu nie zaproponowałem, proszę Państwa. Nie widzę żadnej swojej winy. Nie chciałbym tu, żebyśmy rozpoczynali dyskusję o kosmosie i innych rzeczach i na przykład o wniosku sołectwa Wołowice na zebraniu wiejskim, bo to zupełnie inna rzecz. No, my nie mamy prawa tutaj, nie powinniśmy się mieszać do wniosków sołectwa, bo proszę zauważyć, tam gdzie pan mi powiedział, że odtwarza wnioski sołeckie, zamilkłem, ponieważ byłem kiedyś pomysłodawcą tych wniosków sołeckich i tych pieniędzy sołeckich. Zawsze mam szacunek, że sołectwo jak ma swoje pieniądze, powinno mieć możliwość wykorzystania. I tyle. Bardzo serdecznie proszę o poparcie mojego wniosku, bo mówię, to nie jest sprawa tylko Wołowic. Gdyby była to sprawa Wołowic, zgadzam się, że głównie tu ciężar na środki sołeckie. Natomiast zniszczenie nastąpiło wskutek tego, że oczyszczalnia służy całej gminie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, czy cała gmina, czy z całej gminy idą te środki? Uważaj, dom z przegminy. Te rzeczy od dzisiaj, to nie wiem, to dobrze może zarabiamy, bo jak miałaby pusta stać i tak dalej. Proszę Państwa, ja uważam, że jeżeli tak naprawdę chodzi o drogi,
czy ja mogę... Zobaczcie Państwo, jak wygląda droga na Wiżaku. Jechałem się. To jest właśnie tego pokroju ta droga. To jest droga, nie jest pola, Panie Radny, że się jedzie do oczyszczania, tylko jest to przez całą wieś tak naprawdę. I to, co Gmin wspomniał. 5, prawie ponad 5 milionów daliśmy dotacji dla powiatu. Jakbyśmy przez 5 lat co milion złotych, co w każdym roku budżetowym przeznaczyli na drogi, to mielibyśmy wersa, proszę Pana. A tak to byście przyjęli te środki, zjedliście, na koniec roku daliście sobie piękne premie i fajnie jest. Przyjęliście Państwo pieniądze. Tak wykorzystał powiat. Panie Radny, proszę Panie Radny, zarazem dyrektorze, wstać powiedzieć, jakie mnie daje z tego tytułu dostaliście, jak biedny powiat jest. Panie Radny, bardzo proszę, na nie jest temat na ale ja mówię, na ale te środki, które źle, Panie Przewodniczący, te środki, które my przeznaczyli, mogliśmy dla powiatu przeznaczyliśmy na nasze drogi. I spokojnie byśmy dzisiaj nie mogli tego problemu właśnie, może tej głowy. Już nie będę już mówił więcej, mam tylko apel, proszę Was Państwo o odrzucenie po prostu tego wniosku. I ja uważam, że Rada Sowiecka w Łowicach ma duże środki, w każdej chwili ma w rezerwie, może sobie przesunąć na te drogi. I tyle, dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze kwestii tego projektu uchwały? Proszę, radny. Jeszcze ja chciałem zabrać głos drugi rok z rzędu już przechodzi ten projekt chodnika u nas właśnie przy tej drodze powiatowej. No i chciałem się tak dowiedzieć może bardziej, co my możemy jeszcze zrobić, bo wiem, że sprawa utkwiła jakby w ramach powiatu i czekamy na pozwolenie. I to jest taki troszkę też paradoks, że my dajemy środki i ciągle nie ma tego pozwolenia do wspólnej realizacji, czy nie wiem, coś możemy wymusić, bo wiem, że jest nasza otwartość na realizację tego zadania, gdyż jest to jedno z pilniejszych zadań. Dziękuję. Znaczy ja myślę, że tutaj już dochodzimy do porozumienia, nie jest kwestia sformalizowania umowy, ustalenia zasad, to będzie na te projektowania odpowiadał, tak, czy powiat, czy my to już są kwestie techniczne, mam nadzieję, że najbliższe tygodnie doprowadzą do zakończenia tych formalności, no, a ponieważ mam nadzieję, że doprowadzą, to chciałem te pieniądze pokazać w budżecie na opisanie potencjalnym, bo wymaga w waszym przypadku, no, mówimy w zeszłym roku, nie ich pokazania, bo to jest to, co już. Ja cały czas mówię do odtwarzania na pani skarbnik, mnie zabije zaraz, wysługuje się, że tak, ale w sensie zwyczajowo, niewykorzystanie, znaczy pokazanie, zaplanowanie czegoś, co nie zostało zrealizowane i wykorzystane, a było ze środków sołeckich, no to ma preferencje, prawda? W związku z tym tutaj będzie problem, będziemy jeszcze alarmować, ale myślę, że to już jest czas. No szkoda kolejnych miesięcy, które uciekają. Proszę bardzo, żadnych śladów. Ja myślę tylko, że ta sytuacja drogi w Łowicach świetnie pokazuje tą sytuację, że nie mamy zrobionej kanalizacji, dlatego wozimy deszkowozami, które niszczą drogę, potem musimy tą drogę kleić, a nie mamy kanalizacji, dlatego że wydajemy na, za przeproszeniem, pierdoły. No i tak to się kręci, więc zostawiam Państwu radnym decyzję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do wniosku Pana Radnego Paszy. Bardzo proszę o sprecyzowanie tego wniosku. Proponuję przeznaczenie kwoty 40 tysięcy wymienionej w uchwale budżetowej i przeznaczonej w propozycji zmiany uchwały budżetowej przez Pana Wójta na budowę czy rozpoczęcie budowy szatni w Dąbrowie Szlajewskiej, przeznaczenie na położenie nakładki na drodze gminnej w pobliżu drogi wewnętrznej do Oczyszczalni. Zniszczonej wskutek dowozu ścieków do Oczyszczalni. Przechodzimy do głosowania. Kto z bardzo radnych? Czyli teraz głosujemy tylko nad tym, co poprawki już to zaproponowano przez radnego. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki do tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za, proszę? 4 osoby są za. Kto jest przeciw? 4 osoby są przeciw. Kto się wstrzymał?
8 to jest 3 mało, czyli rozumiem, że zostajemy przy pierwotnym. Przy pierwotnym. Proszę Państwa, zostaje, tak jak wcześniej zaczęliśmy, zostaje ten projekt uchwały w takiej wersji, jaka została zaproponowana przez Pana Wójta, czyli w paragrafie 2, w dziale 926, ostatnia pozycja, budowa szatni na Wojsku Sportowym Dąbrowa Szlachecka, 40 000 zł. Głosujemy nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziewięć głosów jest za, kto jest przeciw? Jest ten głos jest przeciw. Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały numer 9. W międzyczasie dotarła do nas Pani Radna Powiatowa, serdecznie witam. Proszę Państwa, projekt uchwały numer 9 to jest inicjatywa Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przybliżenie tematu. Tak, w dniu 26 stycznia 2015 roku Pan Władysław Tyrajski, Przewodniczący Stowarzyszenia Dom Rudnej, złożył skargę do Starostwa Powiatowego w Krakowie do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o następującej treści. W związku z wypowiedzią Pana Dyrektora wyemitowaną w Kronice Telewizji Polskiej Kraków w dniu 20 stycznia 2015 roku o godzinie 18:30 wnoszę o wszczęcie odpowiedniego postępowania administracyjnego z powodu niedotrzymania przez 3 miesiące z rzędu przez oczyszczalnię ścieków w przegminie Duchownej gmina Czerników parametrów zapisanych w pozwoleniu wodnoprawnym dla tej oczyszczalni wydanym przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. W przywołanej telewizyjnej wypowiedzi Pana Dyrektora o oczyszczalni w przegminie Duchownej padła taka zapowiedź. Niedotrzymania tych parametrów dowodzą pomiary udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwonym użytkownika oczyszczalni. Oczyszczalnia w przegminie Duchownej ma być modernizowana w ciągu najbliższych 2-3 lat. Przez ten czas, jak się wydaje, musi jednak utrzymywać parametrów zapisanych obowiązującym ją pozwoleniu wodnoprawnym. Tego też domagają się okoliczni mieszkańcy z przegminy Duchownej i Rybnej, narażeni jeszcze przez kilka lat na szkodliwe oddziaływanie oczyszczalni. Na razie jednak otrzymują tylko zapewnienia od kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwowie, że robi on co może, aby to szkodliwe oddziaływanie minimalizować. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej sw.w.dom.rybny.pl. Nie negujemy tych wysiłków, ale w doborze pojętym w własnym interesie domagamy się, aby Pan Dyrektor i odpowiednie służby starostwa wyegzekwowały decyzję starosty krakowskiego, jaką jest wydane przez niego pozwolenie wodnoprawne. Trudno bowiem nadal tolerować sytuację długotrwałego naruszania zapisów tej decyzji, że szkodą dla mieszkańców, ze szkodą dla mieszkańców gminy, których ta decyzja ma chronić. Pismo niniejsze proszę potraktować jako formalną skargę na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwonowie niezgodną z wydanym temu zakładowi przez Starostwo Powiatowe w Krakowie pozwoleniem wodnoprawnym. Podpisany Pan Władysław Tyrański. W dniu 26 lutego, to jest koniec treści tej skargi, w dniu 26 lutego Starostwo Powiatowe przekazało zgodnie z właściwością skargę Radzie Gminy Czerników. Z przedłożonych w niniejszej sprawie wyjaśnień kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwichowie z dnia 4 marca 2015 roku Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Uzasadnienie. W 2014 roku Urząd Gminy Czerwichów zlecił wykonanie projektu kompleksowej modernizacji
i rozbudowy oczyszczalni ścieków w rzeki duchownej, uwzględniającego zwiększenie jej przepustowości z 450 do 1130 m3 na dobę. Prace nad projektem mają się zakończyć w 2015 roku. Według kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej projektowana rozbudowa nie tylko pozwoli spełnić zaostrzone kryteria dla ścieków oczyszczonych, ale oczyszczalnia po rozbudowie będzie w stanie obsłużyć perspektywicznie rozwój budownictwa na temat tej zlewni przez kolejne lata. Należy równocześnie zauważyć, iż Zakład Gospodarki Komunalnej wypełnia pozostałe warunki wynikające z pozwolenia wodoprawnego. Przeprowadza bieżące konserwacje i naprawę urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków, prowadzi dziennik eksploatacji, utrzymuje wylot i koryto potoku w stanie zapewniającym brak zakłóceń swobodnego odpływu ścieków, zagospodarowuje odpady powstające w wyniku działania oczyszczalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonuje pomiary przepływu wód i analizy jakości wód potoku Rudno, prowadzi kontrolę zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do kanalizacji przy współpracy z Komisariatem Policji Wodnej w Krakowie. Nie przyjmuje ścieków dowożonych i nie eksploatuje stacji zlewnej oczyszczalni. Ponadto zakład podjął również działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni dla okolicznych mieszkańców poprzez instalację dozującą specjalnym biopreparat w przepompowniach ścieków oraz jego dodawanie bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej, w wyniku czego nastąpiła zasadnicza redukcja odorów w okolicy oczyszczalni. W tym stanie rzeczy należy uznać, iż przyczyną występujących przekroczeń niektórych parametrów pozwolenia wodoprawnego obowiązującego dla oczyszczalni ścieków przegini duchownej nie jest nieprawidłowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernichowy. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce zabrać głos z Państwa radnych, to bardzo proszę, jeżeli nie, to oddam mikrofon panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, radny. Powiem tak, w pełni się zgadzam z uzasadnieniem w tym sensie, że proszę Państwa, za skandal przegini duchownej odpowiedzialna jest gmina z również radnymi poprzednich kadencji. Tak uważam, że nie wykazaliśmy odpowiedniej determinacji, żeby tą oczyszczalnię doprowadzić do stanu używalności albo zamknąć i rzeczywiście opracować nowy program oczyszczania i zlokalizować w innym miejscu. To jest naprawdę okres przynajmniej dwóch kadencji zaniechań. Trzeba się mieć odwagę do tego przyznać, ja się przyznaję. Naprawdę, proszę Państwa, mogliśmy zrobić więcej. Nie ma się co oszukiwać. A to, że jest nowy kierownik i zastał takie barachuło, to nie możemy go za to karać i mieć do niego pretensji, bo pewnie, na pewno robi co może i stara się to uruchomić jak najlepiej. Także tutaj w pełni się z tym zgadzam i uważam, że jeśli wina jest wina, bo jest źle, to jest zupełnie w innym miejscu, a nie akurat w stronie kierownika. Pokażę mikrofon prezesowi Władysławu Żeńskiemu. Proszę Państwa, przyszedłem tutaj, chociaż spodziewałem się dokładnie takiej odpowiedzi, jaka padła, żeby może zrobić wyjaśnienia i spróbować przynajmniej zastanowić się nad tym, co z tym plantem zrobić, bo to, co pan radny Twarzcza powiedział, jest prawdą. Niemniej jednak problem istnieje. Nie da się powiedzieć, że... Myślę, że nie da się tylko powiedzieć to, co mówi pan kierownik. Robimy wszystko i czego od nas chcecie. Co znalazło się w uzasadnieniu? Pierwsza sprawa. Wyjaśnienie jest takie, że ta skarga zaczęła się normalnie, a kończy się groteskowo moim zdaniem. Bo ja tak myśląc jako taki przeciętny człowiek, stwierdziłem, że skoro starostwo wydało pozwolenie wodnoprawne, no to jest ono właściwym organem do tego, żeby mu go informować i prosić o interwencję, jeżeli to nie jest dotrzymywane. Ale to nie w Polsce. W Polsce jest tak, że starostwo odpowiedziało, to jest nie nasza sprawa. To jest sprawa gminy, a więc skierowało sprawę do gminy, a pan burmistrz uznał, że jeśli to jest sprawa skargi na
jednostkę organizacyjną gminy. To będzie, ponieważ skarga według niego, zgodnie z KPA, musi być personalna, to będzie to skarga na pana kierownika Kotulę. No i tu wychodzi groteska, bo to chyba jest ostatni człowiek, na którego bym prosił skargę. Chociaż jeśli tak, to może na co innego, ale to jeszcze powiem. Bo skarga była na gminę, czyli w pierwszej kolejności na pana wójta. Przecież on podejmuje decyzję tego rodzaju. Pan kierownik oczywiście dozoruje eksploatację, urządzenia i tak dalej, ale nie jest w stanie zmienić oczyszczalni na tyle, żeby ona przestrzegała pozwolenia wodnoprawnego. Sprawa druga. Tutaj komisja powiedziała, że właściwie to co my słyszymy, że nic się nie da zrobić, choć nie wprost tak powiedziała. I dała w zasadzie uzasadnienie nie na temat. Bo skarga nie dotyczyła tego, czy się robi, czy się dobrze eksploatuje urządzenia. Tylko sprawa dotyczyła tego, że mieszkańcy narażeni są na zanieczyszczenia, których nie ma prawa być. No bo jeśli było tak, że tego się nie da zmienić, to pozwolenie nie powinno być na takie parametry. Więc pytanie brzmi nie co zrobić, żeby było lepiej za 3 lata, tylko co zrobić teraz, żeby dotrzymać pozwolenia, które przecież nie jest świstkiem papieru, tylko no, jakimś poważnym dokumentem. Przynajmniej tak w mniemaniu ludzi, którzy tam mieszkają, no i którzy ciągle słyszą z telewizora, że mamy prawo, że mamy państwo prawa. Nie wiem, gdzie jest to państwo prawa w przekonaniu komisji rewizyjnej, bo ona uznała, że skoro robi się, no nie wiem, czy wszystko, ale skoro robi się tak dużo, to właściwie to prawo można uznać za niebyłe, czy nieważne, czy nieobowiązujące. Z prostym, że tak powiem, rozumem przedstawię 3 propozycje, które by można. Oczywiście rozumem też ludzi, którzy tam są narażeni na te szkodliwe oddziaływania. Pierwsza sprawa. Walka, co robi się, żeby walczyć ze ściekami nielegalnymi, czyli najbardziej obciążającymi. Może nie tyle co się robi, tylko co już zrobiono. Kogo wyeliminowano z tych nielegalnych, bo z tego co wiem, to pojawiają się w niektórych miejscach kałuże krwi, które wypływają z kanalizacji właśnie na skutek tego, że tam są wylewane. Jeśli trzeba, przedstawię zdjęcia. I teraz pytanie jest takie, no czy choć w tym kierunku zrobiono trochę poza, nie wiem, jakimś chcieństwem czy słowami, czy na przykład choćby to, żeby zamknąć studnię na kłódkę. Czyż to chyba tak na prosty rozum można, bo z tego co wiem, wylewają do studni, które są otwarte i dostępne. Druga sprawa. Ograniczenie legalnych ścieków przemysłowych. No skoro oczyszczania jest za mała, a obowiązek odprowadzania ścieków wobec mieszkańców jest ustawowy, nie ma takiego obowiązku wobec legalnych. Więc proszę bardzo, w pierwszej kolejności można zmusić ich do przestrzegania tego, co mają narzucone, a w drugiej kolejności odłączać. Jest takie wyjście. Pytanie, co państwo na to? Bo na przykład mieszkańcy mówią, no tak, no skoro nie ma miejsca dla nas i dla ścieków przemysłowych, to proszę bardzo, odłączamy przemysłowych, to jest sprawa zwykłej umowy,
można przyjąć ścieki odprzemyt od tych podmiotów gospodarczych, można ich nie przyjmować. Oni mogą dowozić, ich sprawa. Natomiast w kontekście tego pozwolenia jest to kierunek, który mógłby pozwolić na ograniczenie tych ścieków. Trzecia sprawa, mówi się o tym, że oczyszczalnia po prostu jest, no mówiąc potocznie, zatyka się, czyli jej przepustowość jest za mała. Wielkość tych ścieków zwiększa deszczówka, która jest nielegalnie odprowadzana do kanalizacji. Jakie tu mamy osiągnięcia? Co się robi? Czy wytropiono choć jednego, odłączono takiego użytkownika, który odprowadza rynnę do kanalizacji? Bardzo jestem ciekaw na te odpowiedzi, na te pytania. Tym bardziej, że trzeci jakby aspekt sprawy to jest taki, że tutaj przedstawiona została strategia 20+, również w zakresie relacji z obywatelami. I mam wrażenie, że to rzeczywiście te relacje będą normalne może w roku 20+, dlatego że teraz mieszkańcy absolutnie tego nie mają w relacji dotyczącej oczyszczalni. Bo w odpowiedzi na naszą skargę gmina odpowiedziała, że podejmie działania zmierzające do ograniczenia tych ścieków przemysłowych, które obciążają. I oczywiście uznała, że to jest bardzo dobra odpowiedź. Co robi? Podejmie. No fajnie. Kiedy zapytaliśmy, co podejmie i co zrobiła gmina, dostaliśmy odpowiedź. Gmina wykonała dwie kontrole z udziałem policji nawet tych podmiotów gospodarczych. Koniec odpowiedzi. Czyli wykonała kontrolę. Natomiast kogo skontrolowała, co ta kontrola odkryła, jakie były zalecenia pokontrolne, czy te zalecenia pilnuje się ich wykonania, o tym nie ma ani słowa. Czyli gmina po prostu, no mówię tu personalnie już do pana wójta, odpowiada, że działa albo zadziała. Więc jeśli chodzi o relacje z mieszkańcami, no to myślę, że jesteśmy daleko, daleko minus raczej. A jeżeli chodzi o rok 20, no to być może. Także jeśli w tej sprawie przekraczania zapisanych w pozwoleniu wodnoprawnym parametrów nie da się nic zrobić, to choćby może dałoby się zrobić w tym, żeby o tym porządnie informować i rzetelnie i uczciwie. I jeśli miałbym się skarżyć na pana kierownika Kotulę, to powiedziałbym, że właśnie też jakby mu się udziela ten sposób odnoszenia się do mieszkańców. Mianowicie, kiedy rozmawialiśmy o założeniach projektowych przyszłej oczyszczalni, pan Kotula przedstawił dane dotyczące liczby nowych budynków. No, one były takie fragmentaryczne. Chcieliśmy danych szerszych. Na pytanie moje, gdzie są te dane, pan Kotula odpowiedział: gmina ma te dane, proszę się zwrócić. Oczywiście, co też zrobiłem i dostałem odpowiedź: nie, gmina takich danych nie ma. No więc napisałem do pana Kotuli, jak to jest, no jeśli takie dane są w gminie i on je ma, no to niech powie, skąd je wziął, po prostu i sprawa będzie załatwiona. No ale tu nastało milczenie, przerwa w korespondencji. Może dzisiaj pan Kotula dopowie, bo chętnie byśmy z tego skorzystali.
No, w każdym razie jest to, no, powiedziałbym, no, dawniej, a nawet teraz może, to się nazywało arogancją władzy. Czyli ona sobie za coś tam powie, a obywatel, jak mu się nie podoba, niech pisze, za dwa tygodnie odpowiemy. Chociaż ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi, że odpowiedzi należy udzielić niezwłocznie. I na zakończenie, żeby uzyskać może jakiś efekt pozytywny tej sprawy, rozumiem, że Państwo będziecie podejmować uchwałę na ten temat. Prosiłbym może, żeby rozważyć taką opcję, bo w sumie tu mnie również nie chodziło o karę, jakąś ukaranie kogoś, a jeśli już, to nie osobę, która jest w tej sprawie podmiotem skargi, stała się wbrew mojej intencji, to żeby wpisać do tej uchwały na przykład te wymagania, które nie pozwoliłyby, zdaniem Państwa, rzeczywiście zmniejszyć te oddziaływania już teraz, a nie uznać, że tak musi być. To wcale tak nie musi być. To jest tylko kwestia pewnego podejścia. I ta uchwała, jak sądzę, no, mogłaby zmusić też i pana wójta, i pana kierownika do podjęcia takich konkretnych kroków, a nie tylko przyjęcia zasady, że zadziałamy, zrobimy kontrolę. No i co? No była kontrola i jeśli jej wyniki są takie, jak informacja o tym, jaką dostaliśmy, no to nie było nic. Ale zrobiliśmy. Także jeśli Państwo to uwzględnią, będę wdzięczny. Dziękuję panu prezesowi za wystąpienie, za podzielenie się wszystkimi wątpliwościami, zarzutami z nami. Proszę państwa, ja tylko może powiem tyle, że jesteśmy w punkcie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Tak jak pan prezes powiedział, nie było jego zamiarem skarżyć się na pana kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. Niestety przepisy tak stanowią, że cała ta procedura zdecydowała o tym, że po prostu ta skarga została tak potraktowana, ponieważ nie mogło być inaczej. Natomiast wszystkie te problemy, które pan poruszył, myślę, że one są dla nas wszystkich bardzo istotne. Nie powiem absolutnie, że nie podnosimy tutaj nigdzie żadnej winy, że wszystko zrobiliśmy zawsze dobrze i najlepiej. Mogę tylko powiedzieć, że zrobiliśmy najlepiej, na ile pozwalały nam wtedy informacje, na ile mieliśmy świadomość, na ile wiedza, którą mieliśmy na te wszystkie tematy, to nam umożliwiła. Są to bardzo trudne tematy. Są to sprawy bardzo zaszłościowe i one dzisiaj skutkują tym, że oczyszczalnia w przegieni duchownej nie działa tak, jakby pan sobie tego życzył i tak jakbyśmy wszyscy chyba sobie tego życzyli. Ja oczywiście no nie wyobrażam sobie, że dzisiaj będziemy o tym wszystkim dyskutować, ponieważ mam jeszcze trochę spraw, sprawa jest, pora jest późna, ale oczywiście temat jest otwarty i skądinąd wiem, że pan cały czas prowadzi korespondencję z panem wójtem, z urzędem tutaj zwraca się pan na różnego rodzaju informacje. Mam nadzieję, że ten przepływ informacji jest na tyle dobry, że to pana zadowala, jest pan usatysfakcjonowany. Natomiast wszyscy widzimy, że te działania są, że
Pan Wójt, mam nadzieję, że my jako radni też podejmujemy, że Pan Kierownik robi co może, aby zmniejszyć uciążliwość tej oczyszczalni. Bo jest to w zasadzie trudno. Nie można go reanimować. Musimy w jakiś sposób dotrwać do momentu, kiedy będziemy mieć projekt, kiedy będziemy mieli możliwość zmodernizowania bądź budowania nowej. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych, czy to jest słuszne. Być może za kilka lat znowu sam sobie pomyślę o tym, no złą decyzję podjęliśmy. Czy chciałbym pomyśleć, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję, w dobrym kierunku poszliśmy, oczyszczenie będzie działać i wszyscy będziemy zadowoleni. Ale niestety, tak powiedziałem wcześniej, to są bardzo trudne tematy i czasem jedna decyzja powoduje, że to nam się będzie odbijać szkapną przez długi czas. Dlatego proszę Państwa, do tej sprawy będziemy wracać jeszcze pewnie wielokrotnie i na komisjach, i na sesji, ale w tym momencie, wracamy do projektu uchwały przedłożonego przez Komisję Rewizyjną. W tej sprawie mam nadzieję razem. Proszę Państwa, ja krótko już będę rozmawiał na temat tej oczyszczalni, bo chciałem przypomnieć was. Jest to nie tylko naprawdę wypał niesamowity. Ja to panu powiem. To jest totalny błąd wczesnej pierwszej władzy samorządowej do Szpazła. To było chore, żeby w tym miejscu zaprojektować i budować oczyszczalnię. Jeszcze tak małą oczyszczalnię. 150, proszę pana, wtedy było. Ja to pamiętam, bo przecież byłem tu cały czas. Proszę pana, 150 dla całej Rybny, gdzie była jeszcze planowana przyłączona Czułówek i przeginia duchowna. A jeszcze, żeby było ciekawiej, to części trochę narodowej się w to zmieściło. Proszę pana, norma, przedszkola, proszę pana, nie potrzeba filozofa. Jakby zobaczył pojemność tej oczyszczalni, proszę pana, i miejsce, by powiedział, totalna bzdura. A ci panowie się obecnie są przy władzy. Jeszcze tutaj, proszę pana, rządzą, jeszcze na szczeblach wysokich, powiatowych, proszę pana, rządzą. Tak, naprawdę. Jeszcze skupiają się pod szczebelkach władzy, a tutaj totalnie nie wypadł, naprawdę. I to się ciągnie teraz, szkarko nam się odbija i nie wiadomo, trzeba czekać albo na czyścień ziemi, albo rzeczywiście, że technika tak idzie do czyszczania ścieków, że po prostu rzeczywiście będzie coś nowego, która ta oczyszczalnia całkowicie zniknie z powierzchni tam z przejdzie, proszę Państwa. Bo to jest nierealne, żeby podpiąć tyle domów do tej oczyszczalni. Ci panowie się chwalili, że jeździ po całej Polsce, że wycieczki tam jeździły. Tak, wycieczki jeździły, proszę pana, w dniu otwarcia, a później to jeździł sanepid, proszę pana. I z ochrony środowiska. Takie wycieczki były panowie. Tylko nikt w oczy nie umie powiedzieć tego. I państwo też się powinni, bo na spotkaniu w Młynie, tam był temat poruszany. Były ówczesne władze wspomniane, które odpowiedzialne za tą bombę elektroniczną są. I oni się cieszą, proszę pana życiem i władzą. Fajnie jest. A my teraz to spijamy. Proszę pana, nie wiadomo rzeczywiście, co z tym zrobić. Czy to w ogóle zburzyć, czy jest szansa to w jakiś sposób rozbudować, czy nie, czy rzeczywiście to zburzyć i pociągnąć kolektor w stronę Wołowic i zatopić totalnie tą Wołowicę, proszę pana, całkowicie tyle. Bo nie ma innego wyjścia, proszę pana. My to spijamy naprawdę. My się tutaj chcemy Morewskiego rozliczać, nie wiadomo kogo, tylko nie rozliczamy te osoby, które winne są za to, a dzisiaj są przy władzy. Dziękuję bardzo. Już w tym temacie... Apeluję do państwa, żeby to nieszło, ponieważ naprawdę to w inny moment przyjdzie na tą dyskusję. Jest to bardzo poważny temat, ale też bardzo rozległy. Proszę bardzo, radny Święty. Cieszę się, że pan radny tutaj w końcu zauważył, że to oczyszczanie jest w złym miejscu. Dziwię się tylko, że cały czas głosuję za tą oczyszczalnią w tym miejscu, czyli trochę powiało trochę hipokryzji. Dziękuję. Zgłasza się pani Sołtys z Rybnej. Bardzo proszę. Popytaj taty, jak było. Nie, chciałabym jedno słowo powiedzieć. Pracowałam w tamtych czasach w Komitecie Społecznym Kanalizacji. Pan radny Dudek opowiada bzdety. Oczyszczalnia była na owe czasy nowoczesna, spełniała wszystkie wymogi.
miała być to segmentowa, w miarę później miała być dokładane. Przyszły czasy takie, jakie przyszły, nieszczęsny desant pewnych osób na naszą gminę spowodował to, że te lata jak gdyby zaważyły na tym, że ta oczyszczalnia jest w takiej sytuacji, jaka jest. Ale nie wprowadzajmy tu żadnej demagogii i powiedzmy prawdę. Pani Sołtysko, jak proszę pani Państwa, zgromadzę te ogromne emocje. Panie Radny, jest Pani w błędzie. Proszę Panią, to oczyszczalnia była 150 metrów, to Pani wie, jaka ile mieszkańców Maryna. Nie mówię tej Pani o desancie. Panie Radny, wracamy do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę bardzo, Radny Pasz. Ponieważ takie różne wystąpienia płomienne chwytają za serce. Prawdziwe. Myślę, że nie potrzeba. Oczyszczalnia została rzeczywiście oddana w pojemności niewystarczającej. W 2001 roku był odpowiedni teren, ponad hektar wykupiony na rozbudowę. Od początku była zakładana rozbudowa i proszę Państwa, w tamtych czasach, aby uzyskać efekt ekologiczny, wypełnienie oczyszczalni musiało być w tej technologii co najmniej 40%. Środki na budowę kanalizacji były takie możliwe do pozyskania, że inaczej zrobić tego nie można było. Potem rzeczywiście popełniono błąd, podłączając dużą część przegminy Lubownej z dołu, pchając ścieki rzeczywiście od dołu do góry, to jest bez sensu i ona jest przepełniona do dnia dzisiejszego. Problem jest w tym, że ten totalny błąd, jak tutaj pan radny mówił, w 2001 roku został popełniony. I mimo strajku, mimo głodówek, protestów pana Mariana, nic się przez te lata z tym zrobić do dziś nie udało, albo niewiele. Więc w tym jest cały powód, proszę Państwa. Pan rządzi 12 lat. Bardzo proszę o spokój, panie radny. Bo rozumiem, że pan radny cały czas protestował, nie zgadzał się z tym. Nie, nie musiałem. Proszę Państwa, 5 minut tą sytuację.